Hej wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym speedbuildzie z The Sims 2. Dawno nie było, bo była krótka przerwa w speedbuildach, w sumie 2 tygodnie chyba, jakoś tak pewnie. No i cóż, moi drodzy, w końcu udało mi się zbudować domek poniżej 20 tysięcy simoleonów. Taki typowy domek na start. Dla jednego, góra dwóch simów. Jest bardzo malutki, tak? Bardzo malutki i urządzony skromnie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie wam się podobało. Zajęło mi to godzinę, więc nie tak długo. Ale to dlatego, że można powiedzieć, że długo i niedługo, zależy jak na to patrzeć, prawda? Bo patrząc na to, jak mały jest ten domek, no to trochę długo. Ale z drugiej strony, znowu nie jest tak długo w porównaniu do innych budowli moich. No ale wiecie, tutaj też trzeba było się trochę nakombinować, żeby pomieścić wszystko, co się chciało, żeby dobrać odpowiednie kolory, żeby zmieścić się w budżecie, bo 20 tysięcy to jest mało i trzeba uważać, bo The Sims 2 jest bardzo drogą grą, jeśli chodzi o meble i budowanie i takie sprawy. No i oczywiście bez modów to już w ogóle trzeba się nagłowić, natrudzić. Ale się udało, jestem zadowolona z tego domu. Może nie jest idealny, ale myślę, że wyszedł mi całkiem spoko i na pewno będę z niego korzystała. Wyszedł dosyć przytulny, taki w przyjemnych, ciepłych kolorach. Nawet zmieścił się telewizor i kanapa, wiecie, najważniejsze, telewizor. Tak, kuchnia jest połączona w ogóle z tym mini salonikiem. To w ogóle nie można nazwać salonem, no ale wiecie. Improwizacja. No i cóż, jak widzicie tutaj najpierw starałam się umeblować wszystko, użyć wszystkich mebli, których potrzebuję, tak, no wiecie, które są niezbędne, o. A potem dopiero zajęłam się takimi dekoracjami. Nawet okna wstawiłam trochę później. Mimo, że korzystałam z tych tańszych mebli w większości, to i tak wyszło całkiem ładnie. Jakoś udało mi się to ze sobą wszystko połączyć i skomponować. I nawet udało mi się zrobić ładnie na zewnątrz, wokół domku. No nie jest to jakiś piękny, wypasiony ogród, ale wiecie, przynajmniej postawiłam płotek, trochę kwiatków i jakieś drzewa. No i nawet ozdobiłam trochę dom bluszczem, także wiecie, taka inwencja twórcza. Więc mam nadzieję, że się spodoba wam ten domek. Oczywiście ja go udostępniam do pobrania dzisiaj, jak to oglądacie, więc możecie sobie w opisie na dole będzie link. Jeśli komuś się spodoba, to można go pobrać. Ogólnie tutaj zaraz się pozmieniają te kolory ścian, bez obaw, te podłogi też się zmienią. Tak jak mówiłam, na początek starałam się wziąć wszystko co najtańsze, a potem kombinowałam. Jak sprawdzałam finanse i widziałam, że mam jeszcze pieniądze, no to kombinowałam z tymi ścianami, brałam trochę droższe, trochę inne kolory. Najtrudniej było mi dopasować chyba właśnie kolor ścian w kuchni. Przy tej kanapie, przy tym telewizorze. Jakoś nie mogłam tego dobrać. Szukałam takiego ciemno-szarego odcienia, ale nigdzie go nie było. Go nie było. Przynajmniej nie było go takiego, jakim go chciałam, żeby był. Tak. Więc no, zostało jak zostało, zobaczycie na końcu. Mam nadzieję, że jakoś to tam do siebie pasuje. Także tego, sypialną też się musiałam nakombinować. Ze ścianami i ze wszystkim. Lekko nie było, ale dałam radę jakoś. Sypialnia wyszła mi w takich odcieniach kobiecych, trzeba przyznać. No ale wiecie, to tam zawsze można sobie zmienić. To tam akurat są tylko kolory, więc to zawsze jest do zmiany. Jakby komuś bardzo przeszkadzało. Łazienka jest niebieska i niebiesko-biało-żółta, chyba jakoś tak to wyszło mi w końcu. Więc też tak neutralnie, standardowo. Trochę za wiele w tym domku nie ma, no trzeba przyznać, no ale czego się spodziewamy po domku startowym, tak? Na początku to za wiele nie możemy mieć. Wiadomo, że potem każdy się będzie rozbudowywał. Działka niestety jest też mała, więc za bardzo się też nie da się rozbudować, ale jakieś piętro i tak dalej, no najwyżej bez ogrodu. Wiecie. Wiecie jak jest. Poza tym potem można się wyprowadzić, bo zwykle tak chyba jest właśnie, że prędzej czy później każdy się wyprowadza do większego domu, na większą działkę i sobie tak żyje na Sisimowie. Domek jest w ogóle taki w niebieskich odcieniach na zewnątrz, tak jakoś mi się spodobało, żeby nie był taki smutny. Miałam właśnie ten niebieski i ten płotek taki kolorowy i myślę, że wyszło to całkiem fajnie na zewnątrz. Jeszcze na koniec będę, wiecie, jak już to podwórko już wyglądało całkiem spoko, no to wiecie, jeszcze weszłam na chwilę do domu, żeby tam trochę podekorować jeszcze. No i w końcu wyszło mi ponad 19 tysięcy za ten dom. Także jest jednak całkiem sporo, ale
ale myślę, że jest okej, okay. Że taka cena jest spoko za dom. No i cóż, moi drodzy, mogę więcej rzec. Za dużo nie mam do powiedzenia o tym domku już. Wszystko widać na załączonym obrazku. Także ja mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zapraszam do pobierania. Link w opisie i pewnie też w komentarzu. Screeny będziecie mieli na końcu.